To witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie na konferencję. Gratuluję organizatorom, że po raz kolejny podejmują się promocji tego świeżego święta, ale niezwykle istotnego. I to jest taka promocja jakościowa. I bardzo serdecznie chciałem pogratulować organizatorom i podziękować jeszcze raz za tą inicjatywę. Zostało mi zadane następujące wyzwanie. Ile z chrześcijańskiej Europy zostało jeszcze na starym kontynencie? No to jest rzeczywiście temat rzeka, ale myślę, że żeby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, chyba najpierw trzeba byłoby zastanowić się na tym, ile chrześcijaństwo dało Europie i jakie są tego objawy. I szanowni Państwo, skorzystam z takiego doskonałego wykładu, który znalazłem pana profesora Grzegorza Kucharczyka, zresztą specjalisty od Christianitas, który pisze na ten temat piękne książki, jego też stosunkowo niedawną publikację Katedra i Uniwersytety. Bardzo serdecznie polecam, który tak ujął te elementy, które można by było, dzięki którym można by było zdefiniować, co chrześcijaństwo wniosło do kultury europejskiej. Po pierwsze, pojęcie osoby, godności osoby ludzkiej, stworzonej przez Boga. To znaczy, że ponieważ Bóg wcielił się w człowieka, to zmieniło na kontynencie wszystko. Ten sposób postrzegania osoby, która wcześniej osoba ludzka była postrzegana jako przedmiot, bardzo często wykorzystywana jako... To znaczy to, że każdy człowiek uzyskał w ten sposób godność, niezbywalną godność, to było nowum, które wniosło chrześcijaństwo do kultury europejskiej. Co więcej, podniosło godność ludzkiej pracy. To jest bardzo ważny, często pomijany wątek. I stało się takim asumptem do zwalczenia niewolnictwa, a przez to do rozwoju całej Europy. I teraz cytat. Bez kultury pracy, która wraz z kulturą słowa, czyli bez kultury pracy, która wraz z kulturą słowa składa się na rozwój Europy, jej etos i koncepcji i koncepcja świata byłaby nie do pomyślenia. I to już kardynał Ratzinger, jeszcze nasz późniejszy papież, i jeszcze cytat z Benedykta XVI. Nietykalna godność człowieka musi się stać głównym filarem porządku w etyce. Tylko wtedy, gdy człowiek uzna sam siebie za cel końcowy. I tylko wówczas, gdy jest on święty i nietykalny dla drugiego człowieka, będziemy mieć do siebie nawzajem zaufanie i żyć w pokoju. Chrześcijaństwo jest, jak przekonuje Benedykt XVI, pamięcią tego spojrzenia miłości Pana Boga na człowieka, w którym jest zachowana cała prawda o nim i ostateczna gwarancja jego godności. I teraz tak. Potrzebny jest szacunek dla ludzkiego życia, aby świat mógł dalej istnieć. Godność osoby ludzkiej płynąca z natury winna być zabezpieczona poprzez wspólne dla wszystkich prawa, które nie są tworzone przez rządzących, ale odkrywane na drodze dążenia do prawdy o człowieku i o Bogu. Jakie uniwersalne, czyli to jest ten pierwszy element pojęcia, czyli jeszcze raz, pierwszy element, który został wniesiony przez chrześcijaństwo do Europy, był innowacyjnym i zmieniającym wszystko, czyli pojęcie osoby, godności osoby ludzkiej. Drugi element to jest definicja miłości, inna definicja miłości, ponieważ Jezus Chrystus umarł na krzyżu i przez to
pokazał, że miłość jest czymś znacznie większym, że na tyle dużym, że można umrzeć za drugiego człowieka. Znaczy, tak należy rozumieć tę miłość i czego w tak największą pełnię możemy znaleźć w polskiej historii, europejskiej historii poprzez przykład ojca Maksymiliana Kolbe, który pokazał, czym może być prawdziwa miłość, że jest czymś znacznie większym. Po trzecie, demitologizacja świata natury. To znaczy oddanie jej rozumowi, jak zwraca uwagę profesor Kucharczyk. I być może warto tutaj przytoczyć ten słynny cytat: czyńcie ziemię sobie poddaną. I to będzie bardzo, i to jest bardzo ważne w kontekście tego, co dzisiaj się na świecie dzieje, i będę chciał jeszcze do tego zwrócić. Oczywiście demitologizacja świata natury i oddanie jej rozumowi, ale rozumowi prawemu, jak zwraca uwagę, na co zwraca uwagę pan profesor, to znaczy rozumowi otwartemu na transcendencję, jako drodze do uznania prawdy, prawdy uniwersalnej. I myślę, że najlepiej byłoby w tym wypadku wzmocnić to wystąpieniem niekogo innego jak naszego świętego Jana Pawła II Wielkiego, który zresztą w wystąpieniu nie gdzie indziej, tylko wobec Parlamentu Europejskiego z 1988 roku. Pozwólcie Państwo. Który zwrócił się do polityków w sposób następujący, europejskich. Orędzie Kościoła dotyczy Boga i ostatecznego przeznaczenia człowieka, a więc spraw, którymi kultura europejska jest do głębi przeniknięta. Czyż można bowiem wyobrazić sobie Europę pozbawioną tego transcendentnego wymiaru? Odkąd na jej terenie rozwinęły się w epoce nowożytnej prądy myślowe, czyniące Boga coraz bardziej niezrozumiałym dla świata i człowieka, dwie przeciwstawne sobie wizje podtrzymują napięcie między punktem widzenia wierzących i zwolenników humanizmu agnostycznego, a czasem wręcz ateistycznego. Pierwsi uważają, że posłuszeństwo Bogu stanowi źródło prawdziwej wolności, a ona, nie będąc nigdy ani arbitralną, ani bezcelową, jest wolnością prowadzącą ku prawdzie i dobru, czyli dwóm wartościom, których całkowite przyswojenie nie leży w granicach czysto ludzkich możliwości. Ta zasadnicza postawa wyraża się na płaszczyźnie etycznej przez akceptację zasad i norm postępowania dyktowanych przez rozum lub płynących z powagi Słowa Bożego, których człowiek jako jednostka i jako zbiorowość nie może dowolnie unieważnić pod wpływem mody czy zmiennych interesów. Czyli to przekazanie tej uniwersalności. Proszę, żebyście Państwo też zwrócili na to uwagę, bo to będzie ważne. I zaraz będę chciał do tego wrócić. Czyli ta uniwersalna droga do prawdy, zresztą można sobie pozwolić tutaj na wtrend, prawda, że to w końcu sam Jezus Chrystus powiedział Piłatowi, że jest drogą do prawdy, a Piłat go zapytał, a czymże jest w takim razie ta prawda. Takie rozumowanie przez niego prawdy, to w takim razie wy zdecydujcie, to kogo uwolnić, czy Jezusa, czy Barabasza. No i zdecydowano, to znaczy to jest ta wizja tworzenia procesu decyzyjnego, której przeciwstawia się chrześcijaństwo, pokazując, że są pewne uniwersalne zasady, których nie wolno naruszyć, nawet gdyby większość chciała aktualnie inaczej, czy większość stanowiła inaczej. I to jest ten trzeci element, czyli demitologizacja świata natury. Czwarty element, na który zwraca uwagę pan profesor, to jest antyutopijność. To znaczy, na Ziemi nie da się stworzyć utopijnego raju. Ubodzy i krzywda ludzka zawsze będą, bo to nie tutaj jest ostateczny cel. Pomimo tego, że są ludzie, którzy próbowali
wszystkim wskazać, że celem ostatecznym jest życie na Ziemi, to jest dzisiaj też takie charakterystyczne, prawda? I wszyscy będą równi. Jak to się skończyło, wszyscy bardzo dobrze pamiętamy ogromnymi tragediami i budową podwalin pod systemy totalitarne. Dlatego antyutopijność. Piąta cecha, którą chrześcijaństwo wniosło do Europy, to jest autonomia władzy świeckiej i władzy duchowej. No i to jest słynne również słowa Jezusa Chrystusa: oddajcie cesarzowi co cesarskie, a Bogu co boskie. I to jest osiągnięcie chrześcijaństwa, dlatego że no przecież, przecież to były wtedy czasy, gdzie charakterystyczne było to, że cesarz był jak Bóg, czy był uznawany za Boga. Jego słowo było niemalże boskie. I to, co chrześcijaństwo wniosło do Europy, to jest po pierwsze tą właściwą dychonomię sacrum i profanum, to znaczy tego, że oddzielna jest władza świecka i oddzielna jest władza duchowa, to znaczy do władzy duchowej należą sfery związane z moralnością, a do władzy świeckiej władza głównie polityczna. I ten rozdział spowodował po pierwsze rozszerzanie się, to znaczy jakby rozszerzanie się praw, które służyły człowiekowi. Siłą rzeczy, jeżeli trwała rywalizacja tych dwóch władz, a to był okres średniowieczu, gdzie taka rywalizacja miała miejsce. I to budowało nowoczesny humanizm w pełnym tego słowa, rozumieniu, ale też pokazywało, że taka dychotomia bardzo służy rozwojowi kontynentu. I to jest coś, co właśnie nasza wiara wniosła, co chrześcijaństwo wniosło w kulturę europejską, na co zwraca uwagę również pan profesor. No i szóste, to już jest może od, to już bardziej od Remiego Braga, że sobie pozwolę przytoczyć, to znaczy chrześcijaństwo jako taka kopuła, jako forma, która pozwoliła zachować wolność w Europie i pozwoliła rozwijać się równym nurtom, i ta różnorodność, która stanowiła o sile Europy. Tu może dwa cytaty, które z jego słynnego dzieła Europa, droga rzymska. Chrześcijaństwo stanowi w głębszym sensie właściwą postać europejskiego stosunku do dziedzictwa kulturowego. Według mnie tym, co organizuje ten stosunek jako całości, jest chrześcijański model postawy wobec przeszłości. W tej postaci, w jakiej na poziomie religijnym jest on osadzony na wtórności chrześcijaństwa wobec Starego Przymierza. Nie musimy wybierać pomiędzy różnych jej składników, z których jednym jest chrześcijaństwo, ponieważ to właśnie jego obecność pozwoliła innym składnikom przetrwać. I jeszcze inny fragment. Wysiłku na rzecz chrześcijaństwa nie ma nic stronniczego ani interesownego. Razem z nim bronimy całości kultury europejskiej. Czyli to jest ta forma, która pozwoliła stworzyć, która zbudowała w Europie tą wyjątkową unikalność. I wrócę do wystąpienia wobec Parlamentu Europejskiego Jana Pawła II. Druga postawa, tu już cytat z naszego Ojca Świętego, druga postawa polega na tym, że odrzuciwszy wszelką zależność stworzenia od Boga, czyli od transcendentnego porządku dobra i prawdy, uważa się człowieka samego w sobie za początek i koniec wszystkich rzeczy, a społeczeństwo z jego normami, prawami i praktycznymi rozwiązaniami za absolutnie suwerenne dzieło tegoż człowieka. Etyka nie ma wówczas żadnego fundamentu poza umową społeczną, a wolność jednostki innych hamulców niż te, które społeczeństwo uważa za potrzebne do obrony wolności innych jednostek. Według pewnych opinii swobody obywatelskie i polityczne, wywalczone niegdyś w drodze obalenia starego porządku, opartego na wierze religijnej, także i dziś wiążą się nieodłącznie z marginalizacją, to znaczy zwalczaniem religii, w której chętnie widzi się system alienacji. Z kolei według dokładnie przeciwnej opinii część wierzących
Życie zgodne z wiarą może stać się możliwe jedynie przez powrót do owego starego porządku, często zresztą idealizowanego. Te dwie antagonistyczne postawy nie oferują rozwiązań zgodnych z orędziem chrześcijańskim i z geniuszem Europy. Tam bowiem, gdzie panują swobody obywatelskie i gdzie zagwarantowana jest wolność religijna, wiara może jedynie zyskać na żywotności, podejmując wyzwanie niewiary. Ateizm zaś może rozpoznać swe ograniczenia tylko w zestawieniu z wyzwaniem wiary. Czyli to jako kopuła, czyli pokazuje to jako ta kopuła broniąca wolności, jako kolejne osiągnięcie chrześcijaństwa i wkład w te silne fundamenty Europy. I teraz tak. Gdyby zebrać te sześć elementów, o których Państwu w tej chwili wspomniałem, konstytutywnych, dla których chrześcijaństwo mocno wniosło, odcisnęło mocno piętno w Europie, chociaż one nie są jedyne, jest ich znacznie więcej, architektura, uniwersytety i tak dalej, ale gdyby zebrać te sześć, czyli tak, godność człowieka, czyli zmiana paradygmatu pracy, demitologizacja natury świata, antyutopijność, oddzielenie władz, wreszcie wolność i tolerancja, to możecie Państwo zobaczyć, że tolerancja, ta właściwa tolerancja, wreszcie możecie Państwo zobaczyć, że to wszystko razem wzięte było źródłem sukcesu Europy. Przez dekady stanowiło o potędze naszego starego kontynentu. I przy tej definicji właśnie chciałbym wrócić, tak definiując sprawę, chciałbym wrócić do pytania, które zostało mi dzisiaj zadane. Tytułowego pytania, tak było, a jak jest dziś? No właśnie. I próbując, proszę Państwa, zestawić te elementy, które chrześcijaństwo wniosło do Europy, czyli odpowiadając na pytanie, ile chrześcijaństwa zostało w obecnej Europie, no to spróbujmy. Czyli zaczynając od tego pierwszego fundamentu. Pojęcie osoby, czyli godności osoby ludzkiej stworzonej przez Boga. I teraz tak, skoro Europa dziś podważa konstrukcję człowieka jako stworzonego na podobieństwo Boga, to za tym idą konsekwencje. Konsekwencje, ponieważ to oznacza, ponieważ w związku z tą konstrukcją, skoro nie każdy człowiek może cieszyć się tą charakterystyką, to są tego konsekwencje. Po pierwsze, aborcja. Skoro spadł status godności osoby ludzkiej, no to rzeczą naturalną, która za tym idzie, jest to, że jeżeli wyżej stoi przyjemność niż tak zdefiniowane pojęcie osoby ludzkiej, no ta aborcja, proszę bardzo, nawet dzisiaj w niektórych momentach, jak apeluje Parlament Europejski, do 9 miesiąca, proszę bardzo, staje się, nawet jak nazywają to, nawet jak oni próbują to powiedzieć, że jest to element praw człowieka, oni to nazywają prawami reprodukcyjnymi. To samo, skoro obniżyliśmy status godności osoby ludzkiej, no to kolejną konsekwencją jest eutanazja. I to eutanazja, która przyjmuje dzisiaj w Europie i na świecie postać no, wręcz nieprawdopodobną, gdzie można dokonać eutanazji nawet bez zgody człowieka, którego to dotyczy. A w Kanadzie na przykład przybrało to już postać taką, którą można by było czytać wcześniej w różnych utopijnych opowieściach, bo tam w ogóle do systemu wprowadzono tak zwany MAID, czyli to jest Medical Assistant in Dying. I była taka słynna historia, gdzie jedna niepełnosprawna olimpijka złożyła wniosek do kanadyjskiego urzędu. Jak Państwo wiecie, Kanada to jest takie centrum nowego, wspaniałego świata, eksperymentów wszystkich. No i jedna niepełnosprawna olimpijka złożyła wniosek o to, żeby jej zainstalowano do urzędu, żeby zainstalowano jej schody w miejscu, gdzie mieszka.
i system to mielił i zakwalifikował ją właśnie do maid, czyli schodów jej nie zaproponował, ale zaproponował jej asystę w umieraniu. Czyli to są jakby, to są naturalne konsekwencje odrzucenia tego pierwszego elementu, które chrześcijaństwo wniosło i którym zmieniało Europę. Jeżeli jakby ten element się odrzuca, to potem pojawiają się coraz bardziej radykalniejsze formy obniżenia statusu godności osoby ludzkiej. Kolejnym oczywiście elementem takim, który jest, no, staje się plagą niestety zachodniej Europy, jest surrogacja. Dzisiaj jest taki nawet, no, Włochy z tym walczą. Unia Europejska próbuje im siłą narzucić to, żeby uznawać, promować tego typu proceder. No, obecny rząd Giorgi Meloni walczy z tym, ale nie ma łatwo, no, bo Unia znów szantażuje pieniędzmi, prawda, w tej sprawie. Ale jest to rzeczywiście taka plaga tej nowoczesnej Europy. Kolejna konsekwencja obniżenia godności ludzkiej jest w ogóle, jeżeli się kwestionuje identyfikację tożsamości człowieka, no to płeć. No to płeć jest kolejną rzeczą, która oczywiście musi za tym iść. Jak rozmontowujemy całą tożsamość osoby ludzkiej, pojęcie, no to do końca. No i dzisiaj w Europie oczywiście jest tak, jak przejrzeć by dokumenty Parlamentu Europejskiego, że płeć jest uznawana za wytwór kulturowy, a nie biologiczny. Czyli oni uznają we wszystkich swoich dokumentach, uchwalanych w parlamencie, rezolucjach i strategiach i tak dalej, że to, czy ktoś jest na przykład kobietą, to nie wynika wcale z tego, że kobieta się urodziła kobietą, tylko to na przykład może wynikać z tego, że nie wiem, patriarchalna kultura ją do tego zmusiła, prawda? Ale ona równie dobrze mogła być mężczyzną albo inną, albo reprezentować inną płeć. W związku z tym oni uważają, że to nie biologia decyduje o tym, kto ma jaką płeć, tylko kultura. I to jest wręcz uważane za świętość w obecnej Europie. Nawet jest zabawny element tej świętości, który polega na tym, że jak odbierałem ślubowanie i zostawałem posłem do Parlamentu Europejskiego, to jest w 2019 roku, to oficjalna wersja głosiła, że w Unii jest 56 płci. Natomiast dzisiaj mamy rok 2023 i jest to już 256. Dlatego ja tylko się zastanawiam, ile będzie, jak będę już kończył kadencję. Jak to będzie w takim tempie się posuwało. Ale w każdym razie, pomijając nawet te aspekty kabaretowe, chociaż powiem Państwu, że nie wszystkim jest do śmiechu, bo ile my się tutaj możemy w Polsce śmiać, to kwestionowanie tego nowego świeckiego dogmatu kosztuje pracę niektórych ludzi na uniwersytetach i tak dalej. Co więcej, no mamy tego postać już bardzo radykalną, gdzie na przykład odebrano tytuł humanisty roku jednego, to też jest nawet, przepraszam, to jest nawet trochę zabawne, jednemu z czterech największych ateistów na świecie, głoszącemu tych czterech jeźdźców apokalipsy, jak to się nazywa, tylko dlatego, że w jakiejś rozmowie twitterowej gdzieś tam miał wątpliwość co do tego, ile tych płci jest, prawda? Potem się tego wycofywał, przepraszał, ale i tak mu podbierano te nagrody. To samo spotkało zresztą autorkę Harry'ego Pottera. Więc widzicie Państwo, jak to wygląda w dzisiejszej Europie. I tutaj odpowiadając na ten pierwszy wkład, o którym mówiłem, czyli godność osoby ludzkiej. Drugi, czyli definicja miłości. Definicja miłości poprzez śmierć Chrystusa, która nadała miłości całkowicie inny wymiar, pokazujący, że coś więcej niż życie, że miłość to jest coś, gdzie nawet można oddać życie za drugiego człowieka. I to jest tak, że dzisiaj, o ile to już nie tylko miłość nie definiuje się jako doświadczenie wyższe, czy tam droga do transcendencji, tylko jako zwykłą seksualizację życia, jako zwykły element przyjemności wraz z postępującą taką równaniem tego z seksualizacją, o tak bym to bardziej powiedział. Postępującą, coraz bardziej niszczącą ludzkie dusze, dotykającą dzieci w coraz młodszym wieku.
uderzającą również w tożsamość młodego człowieka, rozbijającą u niego integralność młodego człowieka. I to jest odpowiedź na to, co dzisiaj zostało w tym drugim elemencie miłości. No, miłość jest rozumiana całkowicie inaczej niż rozumiała to cywilizacja Christianitas. W trzecim elemencie, to znaczy, o którym mówiłem, to znaczy konkretnie profesor Kucharczyk, demitologizacja świata natury. No właśnie, pozwólcie Państwo, że, czyli ze słynnym, to ważne, pozwólcie Państwo, że przeczytam Państwu najnowszy tekst Gazety Wyborczej. Który jest dobrą egzemplifikacją tego, gdzie dzisiaj lewicowe środowiska w tym zakresie nas prowadzą, jak one rozumieją. Zresztą to jest w pewnym elemencie połączenie tego drugiego fundamentu z tym trzecim, o którym Państwu mówiłem. I pojawi się taki artykuł, gdzie Państwu przeczytam dokładnie, co Gazeta Wyborcza napisała, że miłość psa czy kota jest bezinteresowna przez całe życie, a dziecka to tylko do pewnego momentu. Zwierzęta nie zaczną się kłócić o spadek czy dom po rodzicach. Więc to jest takie, widzicie Państwo, to jest mieszanie tych natur. To jest znów zmiana hierarchii, prawda? To znaczy jak chrześcijanie uczyli, że czyńcie sobie ziemię poddaną, demitologizowali, jak to wspomniał celnie profesor Kucharczyk, naturę świata, oddając ją rozumowi, to dzisiaj to wszystko jakby takie, dzisiaj znów zaczyna się mitologizować po to, żeby mieszać ludziom pojęcia, żeby całkowicie pomieszać ludziom pojęcia. I zresztą dzisiaj to nie jest jedyny tekst Gazety Wyborczej, bo on, tak jak mówię, łączy się, on jest charakterystyczny dla tego środowiska nowoczesnej Europy, gdzie jak to kilka dni temu słyszałem, że jedna celebrytka się cieszyła, że ona jest bezkitką, jak to nazwano. A o co tutaj chodzi? Że ona jest bezkit, czyli bez dziecka, prawda? I ona się cieszy i cieszy, to jest jej jakby świadoma, cieszy się i chwali, że to jest coś fajnego. Bo potem jak Gazeta Wyborcza tłumaczy, dzieci to problem, a można dzieci zastąpić pieskiem albo kotkiem, prawda? A to z kolei prowadzi do konsekwencji, czyli tego, co na przykład głosi jedna z europosłanek z lewicy, akurat z Polski, jest taka jedna bardzo charakterystyczna dama, która głosi, że jak kura znosi jajko, to jest krzywda dla kury i trzeba bronić tą kurę przed tym, ale dziecko to można zabijać już nawet w 9 miesiącu ciąży, prawda? Bo to nie ma tego. W związku z tym no to jest właśnie to pomieszanie tego świata, w którym chrześcijaństwo zaproponowało pewną hierarchię według Pisma Świętego i która stanowiła bardzo twardy fundament dla starego kontynentu. Czwarty element, który kiedy chrześcijaństwo wprowadziło do Europy, jak on dzisiaj wygląda, to znaczy antyutopijność. No i tutaj to pewnie mógłbym mówić Państwu o tym, jak to wygląda w dzisiejszej Europie, pewnie jest trzy najbliższe godziny, ale powiem tak, że ludzie znów są mamieni wizją świata utopijnego i niestety w niego wierzą, gdzie kompletnie ideologia zastąpiła rozum, zdrowy rozsądek i przecież Polską wstrząsnęło i to nawet elektoratem opozycji, jak dowiedzieli się, co tam ten prezydent Warszawy to podpisuje na całym świecie, to znaczy to całe C40, czyli świat, w którym no, ograniczą państwu porcje mięsa, samochody, ubrania i to jeszcze w takiej wersji, która będzie jeszcze gorsza niż te porcje w komunizmie. Tak jak to policzono, to będzie jeszcze gorsze niż te porcje w komunizmie. I też rzeczywiście stoi za tym inna ideologia. Kiedyś stała ideologia walki klas, teraz walki po części płci, a po części oczywiście walki o klimat, ale generalnie to jest jakby, widzicie Państwo, konstrukcja jest ta sama tego utopijnego świata. I zresztą mówiono nam, że to my tylko straszymy, że to prawica tylko straszy, a tu dwa dni temu przegłosowano kolejne elementy w Parlamencie Europejskim pakietu Fit for 55, tak to się nazywa.
mądrze, ale które dokładnie jakby idą w kierunku tej wizji, utopijnej wizji świata, której przeciwstawiał się chrześcijański rozum. Rozum czy ptak, jak to mówił święty nasz Jan Paweł II, gdzie jedno skrzydło to jest wiara, a drugie to jest rozum. To tutaj w ogóle ta ideologia uderza zdecydowanie w tą konstrukcję. Czyli uchwalając zakazy samochodów spalinowych, ograniczając loty i to bardzo radykalnie, dając jakby prawo do czy nakazy zmiany mieszkań. Zobaczycie Państwo, co tu się będzie działo. W ogóle za chwilę to ludzie sobie z tego sprawy nie zdają, co tam uchwalono w Parlamencie Europejskim. No ale zostałem poproszony o to, żeby odpowiedzieć, jak te chrześcijańskie fundamenty wyglądają dzisiaj, no to Państwu przekazuję, na ile moja wiedza mi na to pozwala. Piąty fundament to jest autonomia władzy świeckiej i władzy duchowej. I to jest tak, że tu posłużę się też, mam taki cytat fajny też z Benedykta XVI. Oczywiście dodawać nie muszę, że szacunku żadnego dla władzy duchowej obecnie nie ma, dlatego że jest ona systemowo zwalczana. Systemowo jest zwalczana w różnych rezolucjach, przedsięwzięciach regularnych, systemowych, wspieranych przez wiele państw i instytucji, atakach na Kościół. Ale tutaj cytat, bo zaraz będę chciał Państwu powiedzieć kilka słów o nowych pomysłach ustrojowych w Unii Europejskiej związanych właśnie z podziałem władzy, skoro mówimy o podziale władz. Ale przypomnę, że zaczęło się od Konstytucji Europejskiej i tutaj jest tak. Konstytucja Europejska odcina się od prawdy, że stary kontynent był niegdyś chrześcijański. Teoretycznie artykuł 52 Konstytucji gwarantuje prawa ustawodawcze kościołów. Oznacza to jednak, jak pisze Ratzinger, że w życiu Europy daje się im tylko miejsce w ramach ugody politycznej, a jednocześnie usuwa się z jej fundamentów ślady, które pozostawiło chrześcijaństwo. Ludzie oddają swoje sumienie w zamian za pozorne szczęście. I tak to wygląda. A to fragment z tekstu Olafa Szczypińskiego, tylko dodam. Szacunku do władzy duchowej, czy też rozumianej jako ta właściwa dychotomia, którą zbudowało chrześcijaństwo, coś takiego w Europie już praktycznie nie istnieje. Nie ma czegoś takiego, wbrew hasłom, które są bardzo głośno wznoszone. I teraz tak, jeżeli my to rozumiemy jeżeli rozumieliśmy ten fundament jako odrzucenie tyranii, bo do tego się to sprowadzało, odrzucenie, walka z tyranią, z monopolem pewnych władz, to chciałbym Państwu powiedzieć, że w Polsce praktycznie w tej chwili nie ma żadnej dyskusji na temat nowego traktatu, który jest przygotowany przez instytucje europejskie. Nowego traktatu, który, ja to mówię, że to jest Lizbona razy 20. I celowo w Polsce nie ma żadnej dyskusji na ten temat, gdzie praktycznie całą władzę przekazuje się, całą władzę podporządkowuje się państwa narodowe. Ale tutaj nie bez powodu konceptem, który, znaczy główną ofiarą tego traktatu ma być Polska, która się mocno sprzeciwstawia centralizacji Unii Europejskiej. Ten nowy traktat, proszę Państwa, została już uruchomiona procedura formalnie pracy nad tym nowym traktatem. I w tym nowym traktacie Polsce jest odbierane prawo weta we wszystkich obszarach, w których to prawo weta zostało. I żeby powiedzieć, jak ważny jest tutaj ten element, i zanim Państwu powiem dokładnie, o co chodzi, to jeszcze jednym cytatem posłużę się Ojca Świętego z 1988 roku, bo to ważne, jak mówił do parlamentarzystów europejskich, żeby pokazać, jak bardzo Europa ewoluowała. Pozwólcie Państwo.
Ojciec Święty mówił do posłów do Parlamentu Europejskiego tak w 1988 roku, że wspólna struktura polityczna, będąca wyrazem wolnej woli obywateli Europy i nie zagrażająca bynajmniej tożsamości poszczególnych narodów, stanie się w większym stopniu gwarantem równości praw wszystkich regionów, szczególnie w dziedzinie kultury. Zjednoczone ludy Europy nie dopuszczą do dominacji jednej kultury nad innymi, ale popierać będą równe prawo każdego do ubogacania pozostałych swą odmiennością. Czyli Ojciec Święty zwracał uwagę na to, jeszcze raz pokażę, żeby nie zagrażać tożsamości poszczególnych narodów. A co teraz proponuje ten nowy traktat? Przypomnę Państwu, że my po traktacie lizbońskim zostało nam jeszcze kilka bardzo kluczowych obszarów, gdzie to my jako Polacy, czyli polskie państwo, ma jeszcze ostatnie zdanie, ma prawo weta, to są kompetencje krajowe. Po pierwsze tą kompetencją jest polityka zagraniczna. I w nowym traktacie jest zapis mówiący o tym, że politykę zagraniczną będzie prowadziła Unia, i Polsce się odbiera w tym zakresie prawo weta. Jak ma to istotne znaczenie, to widać, proszę Państwa, na przykładzie tego, jak różny stosunek do wojny na Ukrainie mają na przykład Niemcy i Francuzi, a Polacy. I co by się stało, gdyby polityka zagraniczna byłaby nam narzucona z Europy? Co by się stało z nami, co by się stało z Ukrainą i co by się stało z Europą? W kontekście szczególnie tego projektu forsowanego autonomii strategicznej i powrotu Macrona na przykład z Chin teraz ostatnio, gdzie on jasno powiedział, że zadaniem przyszłym jest konsolidacja kontynentalna. Co to oznacza konsolidacja kontynentalna? Ja to rozumiem w ten sposób, że konsolidacja kontynentalna, łącząc to ze wcześniejszymi deklaracjami Macrona o tym, jak ma wyglądać autonomia strategiczna Europy, to znaczy późniejsze porozumienie się z Rosją, i on to powiedział, i wypchanie Stanów Zjednoczonych z Europy. To jest dla niego przyszłość. No jak trzeba będzie tworzyć konsolidację kontynentalną jako formę rywalizacji, czyli Europa miałaby rywalizować w przyszłości ze Stanami Zjednoczonymi, no to wiadomo, że tą konsolidację kontynentalną będą chcieli tworzyć na bazie projektu Europy od Władywostoku do Lizbony, czyli dogadania się z Rosją w przyszłości. Wiadomo, że to dogadanie się z Rosją będzie oznaczało, że zawsze to będzie dogadanie się kosztem Polski. No bo to będzie musiało być dogadanie, że twardą siłę posiada wschód kontynentu w ramach konsolidacji, miękką ma zachód, w związku z tym się musimy porozumieć, no ale ci, co mają twardą siłę, no to będą oczekiwali czegoś, wiadomo, gdzie są ich, gdzie mieszczą się, gdzie lokują się mniej więcej ich oczekiwania, w którym konkretnie terytorium. I to mówię Państwu jako to, co się w tej chwili dzieje, czyli próba zabrania nam polityki zagranicznej jako elementu, który jest dzisiaj jeszcze należy do suwerennego uprawnienia polskiego państwa. Drugi element niezwykle istotny to jest element fiskalny i podatkowy. Europa dąży w tej chwili, w nowym traktacie to będzie już kompetencja unijna. Dzisiaj jest jeszcze tak, że każde państwo ma swoje prawa, jeżeli chodzi o podatki. To będzie oznaczało dla Polski oczywiście katastrofę, dlatego że proszę Państwa, Polska ma niższe podatki niż mają Francuzi czy na przykład Niemcy. Jeżeli oddana zostanie kompetencja ta do Unii Europejskiej i nastąpi harmonizacja podatków, czyli w Polsce zostaną podniesione podatki, to my stracimy przewagę, nasze firmy stracą przewagę konkurencyjną w rywalizacji europejskiej, którą dzisiaj mają w związku z niższymi podatkami, no bo nie będą w stanie rywalizować kapitałem, bo większy kapitał wiadomo, że jest po stronie Zachodu i bynajmniej nie z winy Polaków, ale tu już nie będę wchodził w historię, którą Państwo bardzo dobrze znacie. Kolejny element, gdzie szykowany jest nam traktat nowy, a propos słów właśnie Jana Pawła II i tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, gdzie dzisiaj jeszcze kompetencją państwa polskiego to jest kompetencja do samostanowienia, jeżeli chodzi o obszary takie jak edukacja, kultura, moralność. Te dzisiaj elementy mają być również przekazane do Unii Europejskiej i również to Unia ma stanowić, również Polsce ma być zebrane w tych obszarach prawo weta, albo no, ma być to kompetencja dzielona, oni dyskutują i tak dalej. Bezpieczeństwo, polityka społeczna, to są również te obszary, które mają docelowo trafić do Unii, a Polsce ma być odebrane tutaj prawo, Polsce ma być tutaj odebrane prawo weta. I Państwu i przekazuję to dlatego,
ponieważ mam przekazać, jaki jest stan w stosunku do tego, jak chrześcijanie budowali Europę, jak chcieli, jak ją widzieli, jak przekazuję Państwu słowa Ojca Świętego, który mówił, że szanując tożsamość różną, kulturową, to jest siła Europy i tak dalej, oni dążą do konsolidacji na siłę, wbrew woli Polski. Zresztą i tak jest tutaj próba w tej chwili obchodzenia w tych sferach moralności, jest próba obchodzenia już nawet obecnych traktatów poprzez na przykład TSUE, czy nowe rozporządzenie, które miałoby uznawać małżeństwo par jednopłciowych w całej Unii Europejskiej, prawda? Czyli to jest twardy obszar, w którym Unia również tutaj próbuje ingerować. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o wolność, właśnie wolność. Wolność, to chrześcijaństwo jako kopuła tej wolności roztoczona nad całą Europą. No i właśnie szaleje w Europie Zachodniej, szaleje cancel culture, to się nazywa, czyli kancelowanie ludzi, którzy myślą inaczej. I przybrało to postać już takiej bardzo praktycznej cenzury. Cenzurowano Karola Maja na przykład, albo Dala ostatnie teksty, książki są cenzurowane. Cenzurze podlegają inne europejskie filmy, książki, klasyki literatury wbrew tej, tutaj jest ideologia woke, to się nazywa, tak, to wbrew tej, znaczy według tych nowych mód związanych z genderyzmem i tak dalej. Proszę Państwa, no i czyli próbując podsumować, czyli te wszystkie fundamenty, o których Państwu mówiłem, które nie wszystkie, ale te istotne fundamenty, bo wszystkich nie da się powiedzieć podczas takiego krótkiego wystąpienia, ale te istotne fundamenty, które chrześcijaństwo wniosło do Europy, czyli jeszcze raz pojęcie osoby, godności osoby ludzkiej, definicji miłości, demitologizacji świata natury, antyutopijności, autonomii władzy świeckiej, duchowej, czy też rozumianej jako forma władzy z tyranią, czy też wnoszeniu wolności, prawdziwej wolności w Europie, no to w tych wszystkich elementach nastąpił radykalny regres, który tylko dzisiaj Państwu na wielu przykładach pokazałem, jak on wygląda. Więc próbując odpowiedzieć na pytanie, jaki jest stan, a dokładnie próbując odpowiedzieć na pytanie, ile z chrześcijańskiej Europy zostało jeszcze na starym kontynencie, to chcę Państwu powiedzieć, że moim zdaniem najwięcej zostało z chrześcijaństwa w Polsce. I może na Węgrzech jeszcze, ale w Polsce, głównie w Polsce. I to jest optymistyczny element mojej konkluzji. Dlatego, że o ile wszyscy widzimy, że w Polsce jest pod tym względem coraz gorzej, bo postępuje sekularyzacja, laicyzacja, szczególnie dotyka to naszej młodzieży, o tyle ten korzeń z tymi wszystkimi elementami, które wymieniłem, w Polsce jest jeszcze najsilniejszy. I uważam, że do nas, wszystkich ludzi, którzy są zainteresowani, świadomi, też tacy jak Państwo, którzy przychodzą dzisiaj, poświęcają swój prywatny czas w sobotę, żeby zorganizować i posłuchać na ten temat, to w naszych rękach jest to, żeby ta kultura przetrwała. A to, że jesteśmy, można powiedzieć, w Europie w mniejszości, to wcale nie oznacza, że my musimy przegrać. Wprost przeciwnie. To znaczy, my musimy pilnować tego ognia, żeby nie zgasł. A przyjdzie czas, tylko tak jak to zwykle bywa z utopijnymi ideologiami, tylko pytanie, ile ofiar ze sobą poniesie, ale przyjdzie czas, że jak będziemy to światełko trzymali, no to inni od nas również wezmą, no bo człowiek zawsze będzie dążył do tego, co jest naturalne, do prawa naturalnego, do tego, co jest uniwersalne, do tego, co jest niezmienialne i do po prostu do dobra, które chrześcijaństwo wniosło do siebie, ze sobą do Europy. I proszę Państwa, i to jest nasze wyjątkowe zadanie jako Polski, polskości. Tak też to widział nasz ojciec święty Jan Paweł II. Widział w nas to wyzwanie, stąd to słynne od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Widząc w nas już wtedy,
Czyli proszę Państwa, już wtedy, w pierwszej Rzeczypospolitej, widząc, że znając historię i widząc, że w tej pierwszej Rzeczypospolitej również było tak, że to Polska przecież zachowywała te wartości, o których już przecież zachodnia Europa zapominała. Polska była przecież likwidowana przez absolutyzmy, które już odrzuciły dawno fundamenty europejskie, a Polska bardzo mocno w tym punkcie trwała i była często punktem odniesienia właśnie w tym zakresie, w tamtych okresach. I wierzę to, że w przyszłości również może tak być. Dziękuję Państwu bardzo.